Witam serdecznie, Mazowsze, dwa zwycięstwa w grupie, gratuluję. Tak szybko uciekacie, że nie mam czasu z wami zrobić wywiadu. Pierwszy MVP meczu, przedstaw się, w jakim to było meczu i jak ci się w nim grało? To było mecz Mazowsze z zachodniopomorskim, no i dobrze mi się grało. No i też drużyna mi pomogła, bo sam bym nie zdobył. Drużyna zachodniopomorskie to silna drużyna, ale tutaj jakoś im nie idzie. Zgodzisz się ze mną, będą grali o utrzymanie. Z kim tam najbardziej na deskach walczyłeś? No ogólnie w meczu z zachodniopomorskim miałem mało zbiórek, bo niezbyt, ale tak to chyba z 13 kryłem się z nim, ale też mało grał trochę. A co dzień reprezentujesz Dziki Warszawa? Tak. Znasz tę piosenkę, nie? Dzik jest zły. No to taki dzik byłeś. A jakie miałeś wyróżnienie na Mistrzostwach Polski, gdzie dziki zdobywają złoto? To pierwsza piątka turnieju i tyle w sumie. Dobrze, Niebięgłowski. Ale powiedz to, czy zgodzisz się ze Zibi i tak mówi, że jeżeli drużyna klubowa ma złoto, to też się liczą jako kadra wojewódzka do medalu? No, też myślę, że mamy dużą przewagę, bo też jeszcze Piotrówka Radom miało trzecie miejsce, to dużo. Dobrze, przechodzę do Maryni. Co powiesz, imię? Michał. Michał, co powiesz o reprezentacji Silesii? W tym meczu dostałeś MVP, ale troszkę postraszyła was Silesia, szczególnie Gajos, tego fantastyczne rzuty za trzy. Tak, dokładnie. Drużyna ze Śląska bardzo dobrze nam się postawiła i mecz był bardzo do końca wyrównany. Cała drużyna się dobrze postawiła i wytrzymaliśmy tę presję. Na szczęście już mamy zapewnioną czwórkę i dzisiaj walczymy o pierwsze miejsce w grupie. I mam nadzieję, że zajdziemy aż do samego końca i wygramy. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam trenera Maryni, twojego taty. Dlaczego go nie ma? Przyjedzie na finał, bo będziemy. Aha, to czekamy na ciebie w Przemyślu. Okej, 2008, bardzo silna drużyna. Dostajesz dużo minut? No to zależy od meczu, ale wspieram drużynę. Zgodzisz się ze mną, że Mazowsze od rocznika 2008, nawet 2006 bardzo jest silne i 2010 też będzie silne. No chcielibyście obronić pewnie tytuł z rocznika 2008. Co do tego trzeba? Oczywiście, że tak. Każdy chce wygrać. Presja jest duża, żeby utrzymać znowu to zwycięstwo i mam nadzieję, że nie zawiedziemy nikogo. A czy serduło ci mocniej biło podczas ceremonii wręczenia nominacji w Centrum Olimpijskim? No na pewno fajne uczucie. Tak cała zorganizowana impreza bardzo dobrze, tak oficjalnie. No, czułem się naprawdę taki wyróżniony. Po drugiej stronie jest mecz Wielkopolska kontra Kujawsko-Pomorskie. Kto według ciebie? Tak szczerze, cały mecz jest równo na razie, ale Wielkopolskie myślę, że wygra, bo jednak... Na kogo trafiacie w półfinale? No, w takim wypadku, jeżeli wygramy z Pomorskim, to trafiamy na Kujawsko-Pomorskie. Dyplomatycznie odpowiadasz. Dziękuję że się przyszli, że się znaleźli czas, bo ty mi uciekałeś po szatniach, pod schodami, a wiesz, że Zibi ogląda się rzeczy od Zibiego, także trener się zgodził, ja już będę kończył, na końcu możecie pozdrowić swoje koleżanki, dziewczyny, rodziców, powiedzieć troszkę o meczu Gwiazd, o All-Star, o Sochanie i o swoich marzeniach, proszę. Proszę, zacznij. Dobrze, pozdrawiam całą drużynę, cały klub MBA Warszawa. Pozdrawiam całą szkołę 65. Pozdrawiam wszystkich znajomych. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam rodziców, pozdrawiam babcię, pozdrawiam siostrę. Pozdrawiam Basię, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję i mam nadzieję, że wygramy. Dziękuję. No to ja pozdrawiam całą drużynę, trenerów wszystkich, indywidualnych i drużynowych, i rodziców, i siostra. Bardzo dziękuję za fajne wypowiedzi. Tu się trochę bałem Maryni, że coś, że coś na pilkę jaką zrobi, ale fajnie. Słuchajcie, ja mam tutaj ze sobą koszulkę. To jest koszulka, oficjalna koszulka. Prezentuję ją, bo nie wszyscy jeszcze widzieli. W
tym roku nie biała, a czarna, nieoficjalnych mistrzostw Polski w Radomiu 14. I już twój tata zgłosił się, że przyjeżdża i będziemy grali, będzie zakaz krycia strefą, ok? Dobrze. Ty grasz w dzikach. Dziki były w 2-9 w półfinałach? Były. Nie. A nie. W półfinałach nie były. W sensie odpuścił nas trener, żeby, bo mieliśmy też dużo grania gdzie indziej. Dziki, mistrzostwo. Tak. Mistrzostwo, trener dzików już się zgodził, prawdopodobnie wszyscy będą na finałach. To widzimy się w Radomiu, ale Machynia teraz 2-9, dobrze mówię, chyba nie była, nie? Nie, nie byliśmy, ale w tym sezonie doszedł zawodnik z Wrocławia i mamy wzmocnienia, mam nadzieję, że pójdziemy nam jak najlepiej. Czyli Machynia była w 2-8, tam był trochę problem z tą strefą, ale zobaczymy, teraz będzie zakaz krycia strefą, to ci pasuje? No pasuje, tym bardziej, że my głównie nie gramy stref, tylko jeżeli przeciwnik się do tego ustawia. No to do zobaczenia w Radomiu. Jeszcze raz dziękuję za wywiad. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy cały zarząd i prezesa Szywalskiego, który z wami jest. To was też troszkę buduje, że buduje. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich, cały zarząd Woskosza. Dziękuję.